zbędny gadżet czy przydatne urządzenie? Oto jest pytanie, które najczęściej pojawia się przy temacie Stream Decków. Dziś sprawdzimy, co potrafi jedna z najtańszych alternatyw, Ajaz AKP-03E. Czy za niecałe 200 zł można mieć funkcjonalność i wygodę znaną ze znacznie droższego Elgato? Sprawdźmy. Jeśli pierwszy raz słyszysz o Stream Decku, spokojnie. To po prostu mały panel z programowywalnymi przyciskami, które możesz przypisać do różnych funkcji w komputerze. Uruchamianie aplikacji, sterowanie muzyką, zmienianie scen w OBS, makra klawiaturowe, a nawet tworzenie własnych programowalnych funkcji. Na przykład otwierasz Photoshopa, ustawia się ciemny motyw, włącza się Spotify i z tym również twoja ulubiona playlista do pracy. I to wszystko jednym kliknięciem. To urządzenie przyda się nie tylko streamerom, choć oni są głównym targetem. Jeśli pracujesz w Photoshopie, możesz ustawić sobie jeden przycisk jako nowa warstwa z gradientem, inny jako na przykład cofnięcie akcji. Natomiast jeszcze inny jako narzędzie pędzla z konkretnymi ustawieniami. W Premierze Pro możesz pod jednym kliknięciem rozpocząć eksport, wyciszyć ścieżkę audio albo ustawić marker. W OBS zmienisz scenę bez sięgania po myszkę. W Spotify zatrzymasz muzykę, w Chromie tworzysz swoje ulubione zakładki. Możliwości są praktycznie nieograniczone, jeśli masz jedynie pomysł, co chcesz sobie uprościć. W środku pudełka, oczywiście poza samym urządzeniem, znajdziemy jednometrowy przewód USB-C w oplocie oraz ulotkę z instrukcją i kodem QR do instalacji software'u. Nic więcej, ale też w sumie nie oczekuję niczego więcej za taką cenę. Sam Ajaz na pierwszy rzut oka nie robi zbytnio wrażenia, ale jak na swoją cenę jest naprawdę nieźle zrobiony. Urządzenie jest wykonane z twardego, matowego plastiku, który nie zbiera odcisków, palców i sprawia wrażenie solidnego. Nie ma tu może wyrafinowanego aluminium jak w produktach premium, ale wszystko jest dobrze spasowane. Nic nie trzeszczy, nie ugina się pod uciskiem. Na froncie mamy 6 programowalnych przycisków, dość dużych z wyczuwalnym kliknięciem, pod którymi znajduje się jeden wspólny ekran LCD. I to jest ciekawa rzecz. Zamiast osobnych wyświetlaczy pod każdym przyciskiem mamy jeden ekran, który pokazuje odpowiednie ikony w tle tych fizycznych przycisków. Dzięki temu możemy wrzucać własne grafiki, logotypy, a nawet animacje. Wygląda to naprawdę estetycznie. Poniżej mamy również 3 dodatkowe przyciski funkcyjne. 2 boczne służą do przewijania między scenami, a środkowy to taki przycisk domowy. Wraca nas do ekranu początkowego. Po bokach znajdziemy również 3 pokrętła z możliwością wciśnięcia. Działają z delikatnym oporem, co daje przyjemne wrażenie kontroli. Ja największe z nich przypisałem do kontroli głośności systemu. I to działa świetnie, szczególnie kiedy słucham muzyki i nie chce mi się sięgać do klawiatury. Pozostałe 2, no cóż, nie mają u mnie przypisanych funkcji. Można je ustawić jako makra klawiaturowe, ale ich realna przydatność zależy od tego, jak pracujesz. Dla mnie raczej są zbędne, ale doceniam, ponieważ dla kogoś innego mogą być złotem. Całość stoi na oddzielnej podstawce, którą możemy zdemontować, aby przeprowadzić kabel przez dedykowany otwór w dolnej części urządzenia. Dzięki temu kabel nie odstaje, tylko ładnie wchodzi z tyłu, co wygląda dużo bardziej estetycznie, szczególnie na uporządkowanym stanowisku. Sam przewód to USB-C w czarnym oplocie, długość około metra. Mógłby być dłuższy, szczególnie jeśli masz komputer dość daleko oddalony od biurka. Plus za to, że przewód jest odpinany, więc jeśli się uszkodzi, nie musisz wymieniać urządzenia. Przechodząc do aplikacji, i tu spore zaskoczenie. Oprogramowanie Ajaz wygląda niemal 1:1 jak to od Elgato, co jest całkiem fajne. Po lewej stronie mamy listę scen, czyli tak jakby stron z różnymi zestawami przycisków. Po prawej dostępne komendy, makra i akcje, które po prostu przeciągasz na odpowiedni przycisk. Możesz ustawić skrót klawiszowy, uruchamianie programu, sterowanie multimediami, przełączanie scen OBS, a nawet odpalenie folderu. Wszystko działa szybko i intuicyjnie. Jeśli kiedyś korzystałeś z Elgato, poczujesz się jak w domu. Mamy również dostęp do biblioteki z pluginami, ikonami i grafikami. I tutaj trzeba powiedzieć jasno, nie ma ich tylu co u Elgato. Brakuje bardziej zaawansowanych integracji, na przykład z smart home'em. I właśnie moim zdaniem to jest jedyny minus tego urządzenia. Jeśli jesteś power userem i chcesz zautomatyzować dosłownie wszystko od zarządzania światem w pokoju aż po YouTube Studio, to możesz poczuć się ograniczony. Ale z drugiej strony, czy większość z nas tego potrzebuje? Dla zwykłego użytkownika, który chce przypisać tylko funkcje do Photoshopa, Premiera Pro czy OBS-a, jest zupełnie wystarczający. Więc wracając do pytania początkowego.
czy to zbędny gadżet, czy może jednak urządzenie, które pomaga w wielu kwestiach. Po kilku tygodniach testowania mogę powiedzieć jedno. Jeśli jesteś twórcą, nagrywasz filmy, streamujesz, montujesz, czy po prostu spędzasz bardzo dużo czasu przy komputerze, to urządzenie jest naprawdę wspaniałym gadżetem. Może nie ma miliona pluginów, tak jak jego drożsi bracia. Ale za połowę ceny takiego Elgato dostajesz urządzenie, które w zupełności tobie wystarczy przy pracy przy komputerze. I moim zdaniem to urządzenie jest warte swoich 200 zł. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że podzielicie się swoją opinią w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym filmie. Siema!